Jest to kemping położony nad samym morzem. B3, aha, tutaj. Ja tak na szybko taki level zrobiłem, na szybko, bardzo szybko. Ale to jest stary budynek, tutaj jest wybudowany, widzę, nowy. To jest taki mini bar właśnie, gdzie można zamówić piwo, wino, różne side. Tak jak mówiłem, w każdy wieczór jest inne menu. Dzisiaj jest sobota, jest pizza night. Weszliśmy na górkę i zobaczcie ten widok. Tutaj mamy zejście na plażę, tak jak widać, na klify. No trzeba uważać, trzeba uważać. Schodki są bardzo strome i śliskie. I ta woda, kolor wody, czysty lazur. Prawdopodobnie jest przypływ i za chwilę zostanie tutaj odcięte wejście na tą małą plażę. Widoki były piękne, ale teraz przed nami droga powrotna. Kochani, witajcie na kanale Camper Go. Cześć! Właśnie wyruszamy w trasę. Gdzie? No Devon, na kemping Watermouth Valley. Jest to kemping położony nad samym morzem, niedaleko Ilfracombe, także będzie się działo. Niestety pogoda nam nie dopisuje. Jest piątek, godzina 16:20, wyjechaliśmy o 16:00. Kemping jest położony około godziny, no tak niecałe 2 godziny od nas. Myśleliśmy, że będzie gorzej się jechało, ale nie jest źle. Jest dobrze. Troszkę słońca, trochę deszczu. Myśleliśmy, że będzie trochę bardziej ciepło, ale angielska pogoda. O. Niestety prognozy nie są zbyt dobre, bo na jutro jest zapowiadany deszcz, tak samo w niedzielę. No ale zobaczymy. Także zapraszamy na dzień i zapraszamy na vlog. Do zobaczenia! Tak jak widać, no ruch nie jest zbyt duży. No, najważniejsze, że nie stoimy, także że jedziemy. A na tym wyjeździe towarzyszą nam Kamila i Sławek. Pozdrawiamy. Oni już tam zajechali, wyjechali wcześniej o godzinie 13:00. Trzymają dla nas miejsce. My mamy parcelkę bez prądu, oni mają z prądem. Na ten kemping można przyjechać do godziny 19:00. Troszeczkę się obawialiśmy, że nie zdążymy, bo my dzisiaj wszyscy pracowaliśmy. Ja skończyłem pracę o 14:00. Kaja o 15:00 skończyła szkołę, także myśleliśmy, że później wyjedziemy, ale co, no udało się wyjechać o 16:00, na ten kemping można przyjeżdżać do godziny 19:00, więc po prostu myślałem, że nie zdążymy, dlatego oni się nam zapytali, ale już wszystko załatwione, trzymają dla nas miejsce, jedziemy. Jedziemy autostradą, zostało jeszcze jakieś 12 mil, no i co, później godzina, będziemy jechać przez takie po prostu mniej uczęszczane drogi, już nie będzie autostrady. Będzie troszeczkę wąsko, ale to nic. Najważniejsze, że na miejscu będą fajne widoki. No i tak, zjechaliśmy z autostrady, zjechaliśmy z drogi takiej szybkiego ruchu. No i zostało pół godzinki, 33 minuty dokładnie. No niestety, pogoda nie za ciekawa, leje,
zostało 33 minuty, tak jak mówiłem, no ale teraz już będziemy jechali taką drogą. Lewo, w prawo, o, to oni. Tu są chyba. Ale pogoda. Nie wiem, czy to tutaj będziemy zjeżdżać, czy nie. O, tam oni są. Stoją? Stoją. B3, aha, tutaj. B4. B2. Tam jest B3, tak? Miękko, miękko. A nie krzywo trochę? No, trochę krzywo. Gdzie trzeba podjazdy nastawić. Kurde, ale się rozpadało akurat teraz. No dobra, trochę miękko, ale zaraz będziemy ustawiali podjazdy, bo musimy podnieść sobie prawą stronę, bo stoimy tak przechyleni prawą stroną w dół. Także co, my działamy, akurat się rozpadało, zaraz wracamy do was. Siema! Jeszcze raz! Dobra, bierzemy się za podjazdy, chwila taka przerwa na jazdy, wyciągam. Jeden chce te podjazdy założyć, żeby tam rozłożyć markizę. Bo jak już markizę rozłożymy, to nawet jak pada deszcz, po prostu będzie można wyjść. Dobra, podjadę. Poczekaj, już. W sumie możesz z nim wyjść, bo to tak nie pada. Zobaczymy, jak to wyszło. Okej, okay, jest na samej górze. No dobra, to tak zostawiam. Dobrze, że kalosze wziąłem. Ja tak na szybko taki level zrobiłem, na szybko, bardzo szybko. Aby tylko nie wiało, bo to nie będę markizy musiał składać. Dobra. Dzień dobry kochani, witajcie w nowym dniu, jest sobota. Wczoraj, tak jak widzieliście, dotarliśmy tutaj, rozstawiliśmy się, no i spędziliśmy wieczór ze znajomymi tutaj obok, ze Sławkiem i z Kamilą. Ogólnie wczoraj cały wieczór padał deszcz, więc nic takiego się nie działo. My sobie zrobiliśmy grilla, posiedzieliśmy razem, no i poszliśmy spać. W nocy też padał deszcz, było dosyć wietrznie, markiza nam trochę tutaj szalała, ale dało się wytrzymać, nie było najgorzej, także my rozpoczynamy nasz dzień. Dzisiaj będę chciał wam pokazać ten kemping, jak on wygląda, gdzie się znajduje, także zostańcie z nami. Thank you.
Zadowolone dziecko, że idzie umyć garnki. Tutaj jest wjazd właśnie na kemping. My stoimy sobie tam dalej, w tej alejce idzie się w lewo. A tutaj jest jakby całe takie centrum. Więc tak, co mamy? Po lewej stronie tutaj są toalety, prysznic. Tu jest taka budka, jeszcze teraz chyba jest zamknięta. Można kupić kawę. Tam dalej jest pub, taki restauracja. Tutaj jest również można kawkę kupić. A tutaj są takie miejsca rekreacyjne, gdzie można pograć w bilard, w tenisa stołowego. Tu jest recepcja. No a tutaj zmywa się naczynia. Jeszcze jest takie pomieszczenie, gdzie można sobie pograć w różne gry. Bilard, piłkarzyki. Wyglądają zmywarnie. Tutaj jest jedna pani, która zmywa, a tutaj jest druga pani, która zmywa i nie jest zadowolona. Tutaj są sanitariaty. Od razu w każdej z toalet jest prysznic. Tak to wygląda. O, i tu mamy prysznic. Na kempingu jest chyba trzy pomieszczenia z prysznicami, z toaletami. Tutaj jest za rogiem, co jest? Też jest jeszcze, tak? Tak. Toaleta. W każdej toalecie jest właśnie prysznic. Mamy pralki i suszarki. Jak to ile one kosztują? Czyli tak, washing machine, 4x1. Czyli 4 funty, 30 minut prania. Suszarka, 1 funt, 15 minut. Pokazywałem wam te toalety, tutaj prysznice, ale to jest co jakby taki, to jest stary budynek. Tutaj jest wybudowany, widzę nowy. Tutaj jest pomieszczenie z nowymi prysznicami. Nie będę tam teraz wchodził, może wejdziemy tak na jedną stronę. Jakby każdy ma, jest takich 5 takich kabin. W każdej kabinie jest toaleta, lustro, tak jak widać, umywalka, no i prysznic. Także to jest ta nowa część z nowymi toaletami. Teraz jest nieczynne, pewnie po południu zostanie to otwarte. To jest taki mini bar właśnie, gdzie można zamówić piwo, wino, różny side, raczej napoje. Tutaj jest pomieszczenie, gdzie można sobie posiedzieć. Właśnie tutaj każdy dzień jest inne menu w tym barze podawane. Dzisiaj w sobotę jest podawana pizza. A teraz są naleśniki. O tutaj. A za toaletami wylewa się toaletę. Opróżnić można tutaj. Tak to wygląda. Kemping otoczony jest zielenią, także jest bardzo sympatycznie. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają, wszędzie jest bardzo zielono. Tutaj pasą się owieczki na kempingu. Mają chyba swoją zagrodę. Idę zobaczę, czy może któraś z nich jest w środku w tej chwili. Jest któraś? Nie, puściutko jest. Ale owce widać mają wejście właśnie tędy i tam na tą polanę. A to, tak się domyślam, jest urządzenie do strzyżenia owiec. Wkłada się tam głowę, zaciska się, żeby owca stała spokojnie. No i tutaj można ją strzyc. Zobaczcie, stoły do ping-ponga, paletki, to wszystko jest darmowe. Można pograć. Troszeczkę mokro, bo w nocy padał deszcz.
Są piłeczki? Są. No, tak samo tamten salon do gier, przez wszystko jest darmowe. Idziemy zobaczyć, jak tam Kaja sobie radzi, czy już pomyła naczynia, czy jeszcze nie. Nie ma jej tam, więc prawdopodobnie poszła już do kampera, nawet nie zauważyłem. Także idę. Tak jak mówiłem, w każdy wieczór jest inne menu. Dzisiaj jest sobota, jest pizza night. No i takie się prezentują ceny pizzy. Margherita mała 10, nie, duża 10, mała 8. No najdroższa to jest 12 funtów. Najtańsza 9. Przyjdziemy chyba dzisiaj wieczorem na tą pizzę. Idziemy tutaj z kempingu, zobaczcie, zrobię przybliżenie, nie wiem czy będzie widać. Tutaj jest taka brama, schodzi się, tam jest taka altanka, nie wiem czy tam nie trzeba będzie pójść, albo po prostu tędy. Tutaj też jest zejście, zaraz oddalę. O. Tam też jest drugie zejście, tutaj są jeszcze parcelki, a ta górka tutaj, gdzie jest po prawej stronie, to jest wybieg dla psów. Jest to ogrodzony teren, gdzie psy mogą spokojnie pobiegać. Bardzo fajne. Fajnie to wygląda. Weszliśmy na górkę i zobaczcie ten widok. Tutaj mamy zejście na plażę. Tak jak widać na klify, są takie schodki po prostu na ziemi. No, trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Zobaczcie, tak wyglądają te schodki. Schodzimy tam na sam dół. No, trzeba uważać. Schodki są bardzo strome i śliskie. I tutaj jest jeszcze gorzej. No, zobaczcie, jakie strome. Ania już jest na samym dole. Ekipa schodzi, teraz ja. Zeszliśmy na dół. Niestety muszę teraz dokończyć nagrywanie telefonem, bo po prostu zapełniła nam się karta na komputerze. Schodzi się z całej góry tymi schodkami, tak tutaj wzdłuż tej roślinności na dół i jesteśmy na samej plaży. No słuchajcie, tak, przemieniłem kartę z drona do kamerki. Mam jakieś 10 minut miejsca jeszcze, także jesteśmy uratowani. Zdążymy wam nagrać tutaj tą plażę. A tym bardziej idę dalej wzdłuż, ponieważ ja latałem dronem, a ekipa odeszła troszeczkę dalej, więc idę do nich. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Dookoła skały pokryte zielenią i ta woda, kolor wody, czysty lazur. No i kto powie, że w Anglii plaże nie są piękne? Niestety tylko pogoda. Tylko pogoda jest głównym czynnikiem. O, zaraz nas woda zaleje. Pogoda tutaj jest głównym czynnikiem, że po prostu turystyka nie jest aż tak rozwinięta jak w krajach takich jak Hiszpania czy Portugalia. Bo cuda natury są przepiękne.
No i jak? Prawdopodobnie jest przypływ i za chwilę zostanie tutaj odcięte wejście na tą małą plażę. Nie? Tak, ale to się zaraz połączy. To już zaraz będzie odcięte. Tam co jest? Jeszcze chcę zobaczyć? Aha, czyli tutaj jest takie jakby połączenie, a tutaj jest wyspa, którą latałem po prostu z drona. No zobaczcie, jak tu jest przepięknie. Woda, no już taki jest kolor piękny, lazurowy. Wracam, bo zaraz nas tutaj odetnie. Nie będę mógł wrócić, bo zobaczcie, przypływ jest i ta fala coraz bardziej nachodzi. O, teraz, a to jest jakby jedyne przejście z tej strony drogi powrotnej do tych schodków, z którymi zeszliśmy na dół. Widoki były piękne, ale teraz przed nami droga powrotna. Dajemy. No dawaj, idziesz? W tyle coś zostałaś. No, trochę wam posapiemy. Ale schodki są strome i dają trochę popalić. No, zaczynają się teraz schody troszeczkę lepsze. Weszliśmy już na górę, ale mówię wam, widoki przepiękne. Tylko, że no po prostu, jak będziecie chcieli tam schodzić, weźcie sobie odpowiednie buty. No, lepiej takie górskie, bo no, dosyć ślisko jest tam na tych schodach. Jest obok płynie taki mały strumyczek, więc schody są mokre. Troszeczkę obłocone, więc po prostu no, w jakichś adidasach, czy jeszcze w klapkach, czy w japonkach, to raczej nie radzę wam tam chodzić. A my wracamy pomału w stronę kampera, ale tam jeszcze mamy na oku wejście, gdzie jest ta altanka. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem wcześniej, że tam obok jest takie duże wzgórze i tam jest ta altanka. Spróbujemy jeszcze tam wejść. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca pierwszej części tego filmu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci lajka lub komentarza. A my serdecznie zapraszamy na drugą część już za tydzień. Cześć!